Witam serdecznie. Dziś chciałbym Państwu przedstawić, co można zrobić z takich starych rur i co się przyda do wypoczynku. Więc zapraszam. Teraz to spać jak szalala. Tak wygląda już gotowa konstrukcja, pospawana. Tutaj dodałem jeszcze takie wzmocnienia. Nawet fajnie to wygląda. Od razu widać, że solidna konstrukcja. Cały stelaż został zrobiony z rury FI50. Mocowania na hamak zostały zrobione z nakrętki, przyspawana nakrętka. Zaraz podam wszystkie długości rur, żebyście mogli sobie takie coś zrobić, jeżeli macie ochotę, czas i jakieś stare rury. I nie będziecie musieli kombinować z wymiarami, bo będziecie mieli podane. Więc tak, nogi, też rura FI50. Długość takiej nogi to jest 1,50 m. Te rury skośne. Długość takiej rury metr 60. Odcinek u dołu, zaraz zobaczymy, powinien mieć 1,65 m. No i tak ma. Dolna rura 1,65 m. Tu te skos, te wzmocnienia można zrobić wedle uznania. Ja zrobiłem z rurki pół cala hydraulicznej. To jest 1,45 m. No i tu jest pręt zbrojeniowy FI12 po 11 cm. Takie kawałki przyspawałem. Tak to wygląda. Wszystkie wymiary macie i jeszcze kąt, który jest tutaj między tą rurą a tą, to jest kąt 130 stopni. Jeżeli macie kąta, możecie sobie dokładnie wymierzyć ten kąt i wtedy będziecie, wyjdzie wam takie coś po prostu. Naprawdę solidna konstrukcja. Trzy osoby spokojnie mogą się bujać na takim hamaku, na takim stelażu. Zaraz przechodzę do malowania i zaczepimy hamak. Stelaż już jest pomalowany, hamak zaczepiony. Tutaj zaślepki takie od słupków ogrodzeniowych zostały wsadzone na koniec. Tak to wygląda. Solidna robota. Hamak
przyczepiony na takie karabinczyki. Po prostu piękna rzecz, no co tu dużo mówić. Zróbcie taki sami, a nie będziecie żałować. Aha, jeszcze a propos wymiarów. Wymiary są uniwersalne, a tutaj tymi karabinczykami wyregulowałem sobie położenie hamaka. Jeżeli chciałbym, żeby był bardziej naciągnięty, to bym mógł tak zaczepić. Jeżeli chciałbym, żeby był bardziej u dołu, dodałbym jeszcze jeden karabinczyk. Więc wymiar jest uniwersalny, a regulujemy sobie długością. Można dać sznurek, można dać takie karabinczyki i sobie wtedy wyregulować. A wymiary są po prostu takie, no, można powiedzieć, że każdy hamak będzie pasował. Hamak? Tak. Dlaczego?